dell'invito che mi è stato rivolto nel parlare di questo così grande alto tema sulla regalità di nostro Signore Gesù Cristo. Dziękuję za zaproszenie, że dana mi jest ta możliwość tutaj być z wami, spotkać się i przedstawić ten temat, który został mi powierzony. Il mio intervento vuole rispondere ad una domanda che mi sono posto. W tym temacie chciałbym w jakiś sposób odpowiedzieć na pytanie, które sobie sam postawiłem. Il regno sociale di Cristo Re, quale idea di regalità? Noi cattolici celebriamo la festa di Cristo Re istituita in via definitiva dal Papa Pio XI. Królestwo powszechne Chrystusa Króla jako idea królowania. Con l'enciclica Quas Primas. Które zostało to święto zdefiniowane, chciane i ustanowione przez wielkiego papieża Piusa XI w encyklice Quas Primas. Per l'adeguata conoscenza della dottrina sulla regalità sociale di Cristo e la restaurazione della civiltà cristiana. Con la riforma del calendario liturgico, riforma tra virgolette, z reformą kalendarza liturgicznego, tą reformą tak, w nawiasach możemy powiedzieć. Questa fondamentale festa è stata collocata alla fine dell'anno liturgico. Te fundamentalne święto Chrystusa Króla zostało przełożone, jakby przesunięte do końca, tak, na koniec roku liturgicznego. E variandone il significato. I w ten sposób został zatracony, została zatracona significato, idea. Cosa fare quindi? Come recuperare la dottrina di Cristo Re? Co zrobić? Jak na nowo odkryć tą doktrynę Chrystusa Króla? Per questo la nostra conversazione tratterà i principi di questa dottrina. Dlatego chciałbym powiedzieć o tym wszystkim w szczególnym świetle tych principiów doktryny. Affinché ognuno di noi possa conoscere, amare e servire Cristo Re delle nazioni. Żeby każdy z nas mógł poznać, pokochać, służyć Chrystusowi Królowi wszystkich narodów. E non si scoraggi di fronte alle difficoltà presenti. Onoriamo, preghiamo, celebriamo Cristo Re per poter contribuire alla sconfitta dei suoi nemici esterni e soprattutto quelli nascosti all'interno della Chiesa. Mamy oddać mu chwałę, modlić się, celebrować naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla, żeby dodać naszych sił do pobicia wszystkich nieprzyjaciół, znaczy pobicia w sensie, proszę, zwyciężenia wszystkich nieprzyjaciół Jezusa Chrystusa, a w szczególny sposób tego zła, które jest też w nas, to znaczy tego, które poprzez właśnie grzech, poprzez działanie złego. W nas i tego złego, który działa też w Kościele. Oggi si parla molto di Dio, ma in maniera equivoca. Sempre meno si parla della Trinità. Dzisiaj mówi się o Panu Bogu, ale w taki sposób rozmyty, że jakby Pan Bóg taki był jakąś taką mocą, jakimś czymś tam tym pierwszy poruszyciel. I zawsze, za każdym razem coraz mniej mówi się, kim jest Bóg, że Bóg jest Trójcą. Giungendo ad affermare che il monoteismo è lo stesso Dio sotto un modo differente. Że monoteizm, że jeden Bóg, to zawsze jest, to jest, że jest ten sam Bóg, pod różnymi postaciami się przejawia w różnych religiach. Il non riconoscere Dio, unico vero Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, quale Re di tutta la Terra, è uno dei massimi errori. Nie rozpoznać, że nie uznanie Boga, jedynego Boga, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym i Królem,
całej ziemi, całego wszechświata jest jednym z największych błędów dzisiejszego świata. Al quale non dobbiamo mai rassegnarci. Non, nie możemy nigdy z tego zrezygnować. Musimy zawsze działać, robić wszystko, żeby właśnie uznać to królowanie Boga. Le società umane, scrive Leone XIII nell'enciclica Quod Apostolici del 28 dicembre 1878. Wspólnoty ludzkie, jak pisze papież Leon XIII w swojej encyklice Quod Apostolici 28 grudnia podpisanej z 1878 roku, non possono senza diventare criminali comportarsi come se Dio non esistesse. Esse rifiutano di occuparsi della religione come se fosse loro cosa estranea o che non possa loro servire a niente. Nie mogą, żeby, nie, nie możemy bez stać, żeby, nie możemy mówić, że Bóg nie istnieje, bo inaczej staniemy się kryminałami. Że nie możemy zajmować się religiami, tak jakby to była tylko jakaś rzecz taka dziwna, religia, która jest rzeczą dziwną, która nie służy niczemu, nie służy niczemu. Tale rifiuto proposto dal liberalismo minaccia tanto le singole anime quanto la società. Takie odrzucenie religii, już tutaj proszę zauważyć, że to już o tym mówił papież Leon XIII w XIX wieku. Takie odrzucenie religii właśnie przez liberalizm podcina albo niszczy pojedyncze struktury społeczeństw. Consideriamo ora che cosa si intende precisamente con l'espressione regno sociale di nostro Signore Gesù Cristo. Seguiremo passo dopo passo il ragionamento di San Tommaso tratto dalla Summa Theologiae, il quale distingue una doppia funzione della grazia capitale, grazia capitis. Tutaj chciałbym się zatrzymać właśnie nad tym zagadnieniem, co to jest królestwo powszechne królestwo Chrystusa według tez świętego Tomasza Zakwinu, który zawarł w Wielkiej Sumie Teologicznej, w której rozróżnia funkcję tej łaski kapitalnej, łaski podstawowej, fundamentalnej, gdzie... Dove per grazia capitale si intende l'influenza che Cristo esercita su di noi, un po' come il nostro cervello quando emana degli impulsi a tutte le membra del corpo. Gdzie ta łaska, pierwsza łaska, ta łaska jest tutaj u świętego Tomasza przedstawiana jako głowa, tak jak głowa w człowieku jest tym, który wysyła impulsy, żeby mogło funkcjonować ciało. Il capo dunque influisce sulle altre membra in due modi. Głowa działa w człowieku na dwa sposoby. Primo, intrinsecamente, in quanto comunica alle altre membra il movimento e la sensibilità. W pierwszym punkcie mówi do członków, głowa przekazuje te impulsy, jak mają się poruszać i odbiera właśnie wrażliwość. Secondo, con un certo governo esterno, in quanto l'uomo viene diretto. Drugie jest właśnie w tym rządzeniu, głowa, która rozumuje i rządzi ciałem. In quanto l'uomo viene diretto nelle attività esteriori mediante gli occhi e gli altri sensi che hanno sede nel capo. Które,
która rządzi, głowa, która rządzi ciałem, jak mają się zachować poszczególne członki, oczy, inne narządy ciała. San Tommaso fa notare che anche Cristo con la grazia capitale ha una doppia influenza sulle anime. I tutaj właśnie na przykładzie właśnie tego działania głowy w stosunku do ciała, tego rządzenia, tego rozpoznawania i tak dalej, w człowieku właśnie święty Tomasz wykorzystuje ten przykład w tym zagadnieniu teologicznym, jakie ma działanie Chrystus, który jest głową, do rządzenia w swoim kościele, którym jesteśmy my jako mistyczne członki tego ciała. Un'influenza intrinseca soprannaturale che in virtù della sua unione ipostatica, unione della sua umanità alla divinità, ha il potere di rendere l'uomo giusto. I tutaj ma takie... Przepraszam, ciągle brakuje słów. Nie jestem przyzwyczajony do tłumaczenia. Jest tutaj taki właśnie w tym zagadnieniu... W zagadnieniu jest właśnie tutaj ta... Brakuje mi tego jednego słowa, przepraszam. Nadprzyrodzonym i wszystkich tych łask przedstawia święty Tomasz właśnie to zjednoczenie hipostatyczne boskości i człowieczeństwa Pana Jezusa, naszego Chrystusa, która ma moc stworzyć, znaczy dać człowiekowi szczególne działanie poprzez właśnie rządy nad sobą, nad Kościołem w pełności, które nabierają swojej pełności, nabierają swojej pełności, swojej władzy właśnie ze Chrztu Świętego. È un'influenza estrinseca tramite il governo che egli esercita a pieno titolo sui battezzati, poiché riscattati dal demonio, dal dominio del peccato, eredi del regno governato da Cristo, eletti per grazia e figli di adozione. Grzech oddziela człowieka od Pana Jezusa i nie możemy uczestniczyć właśnie w tym w pełni, w tym rządzeniu i Jezusa Chrystusa nad nami, a właśnie poprzez łaskę stajemy się, łaskę stanu, stajemy się na nowo dziećmi adoptowanymi. Possiamo dire che il diritto e il potere di giustificare e di santificare la creatura appartiene a Cristo in quanto sommo ed eterno sacerdote, mentre il potere estrinseco, cioè il governo e la direzione che esercita sulle membra del suo corpo, gli appartengono in quanto re. Chrystusowi należą prawa władzy, prawa władzy sądzenia, uświęcania stworzenia jako Chrystusowi królowi, wiecznemu kapłanowi, podczas kiedy władza rządzenia nad członkami tego ciała podlegają całemu jego królowaniu. Abbiamo nominato il regno spirituale di Cristo perché bisogna distinguere tra il regno spirituale e il regno temporale di Cristo, ovvero tra il primato nell'ordine soprannaturale e il primato nell'ordine naturale. Właśnie tutaj podkreślamy to królestwo, znaczy to królowanie Chrystusa duchowe trzeba rozróżnić między, żeby to lepiej zrozumieć, między tym królowaniem duchowym a królowaniem właśnie
czasowym Jezusa Chrystusa we wszechświecie, w świecie, o którym mówi właśnie, i to też rozróżnia Pius XI w swojej encyklice Quas Primas. Il Papa Pio XI scrive nell'enciclica Quas Primas che poi il regno sia principalmente spirituale e attinente alle cose spirituali ce lo dimostrano i passi della Sacra Scrittura e ce lo conferma Gesù Cristo stesso nel suo modo di agire. D'altra parte, gravemente errerebbe chi togliesse a Cristo uomo il potere su tutte le cose temporali, dato che egli ha ricevuto dal Padre un diritto assoluto su tutte le cose create, in modo che tutto soggiaccia al suo arbitrio. Tuttavia, finché fu sulla terra, non si astenne completamente dall'esercitare tale potere, e come una volta disprezzò il possesso e la cura delle cose umane, così permise e permette che i possessori debitamente se ne servano. Że jednak królestwo to jest głównie duchowe i do duchowych rzeczy się odnosi, tego bardzo jasno dowodzą takie słowa Pisma Świętego, wyżej przytoczone, jak i sam Chrystus Pan potwierdza to swoim sposobem postępowania. Albowiem przy wielu sposobnościach, ilekroć Żydzi, a nawet sami apostołowie błędnie mniemali, iż Mesjasz wywalczy ludowi wolność i przywróci Królestwo Izraelskie, on zbijał ich czcze mniemania i odbierał im nadzieję, gdy otaczająca i podziwiająca go Rzesza miała obwołać go królem. Uszedł i ukrył się i tak uchylił się od tytułu godności, a więc namiestnika rzymskiego, oświadczył, wobec namiestnika rzymskiego oświadczył, iż królestwo jego nie jest z tego świata. Ponieważ zaś Chrystus jako odkupiciel krwią swoją nabył Kościół, a jako kapłan złożył z siebie ofiarę za grzechy i ustawicznie ją składa, któż nie widzi, iż królewska jego władza ma charakter obu tych urzędów i w nich uczestniczy. A Cristo, in quanto Dio, spetta il diritto supremo e originario di affermare e di proporre al credente il fine ultimo che tutti devono raggiungere, in quanto Signore e dunque Re, mostrare e offrire i mezzi per raggiungerlo, a crescerlo, muovendo tutto il corpo mistico verso la beatitudine eterna. A Chrystusowi jako Bogu jest dane prawo najwyższego działania, potwierdzania, proponowania wierzącym, żeby poprzez właśnie, poprzez ten akt mogli dojść do Niego jako Pana wieków, Króla Królów, które przejawia się w ofiarowaniu środków potrzebnych właśnie do zdobycia tej wiedzy, tego oświecenia i uznania jego działania w mistycznym ciele dla dobra wiecznego. Gesù è re perché considerando la sua umanità santissima unita alla persona del Verbo gli appartiene il compito di legislatore e di giudice. Jezus Chrystus jest królem dlatego, że w swojej świętości, w zjednoczeniu z człowieczeństwem, jego świętość w tej osobie słowa ma od zawsze zadanie i jest tym, który ustanawia, daje prawa i tym, który rządzi. Cristo è re in virtù della sua opera di redenzione. A lui spetta il diritto di edificare il suo regno e difendere i suoi membri contro tutti coloro che si oppongono all'instaurazione di questo regno qua giù. Christus jest królem swojego dzieła zbawienia. Jemu należy się prawo wznoszenia, budowania swojego królestwa, bronienia swoich członków przeciwko tym, którzy przeciwstawiają się
ustanowieniu, ustanowieniu, odnowieniu tego królestwa na ziemi. Ma se per un credente che ha studiato un po' il catechismo, questa verità è evidente, allora qual è il problema? Dla każdego wierzącego, który studiował, uczył się katechizmu, nasuwa się pytanie, jaki jest, gdzie jest problem? Il gran problema che soggiace a questo discorso è la confusione del piano naturale e del piano soprannaturale. Tutaj ten główny problem leży w tym, że jest wielki nieład, wielkie konfuzjone? Pomieszanie, dziękuję, pomieszanie właśnie na tej płaszczyźnie naturalnej i na płaszczyźnie nadprzyrodzonej. Ai più non è evidente la netta distinzione, non separazione, che vi è tra ciò che è naturale e ciò che è soprannaturale. Dla większości nie jest jasne to rozdzielenie, co jest naturalnym, a co jest nadprzyrodzonym. Il regno spirituale di Cristo è come un esercito schierato a battaglia contro il male. Królestwo duchowe Chrystusa można tu porównać do wojska, do batalii, do wojny przeciwko złemu. Il maligno vuole riconquistare il potere perduto. Pertanto, zły chce odzyskać władzę, którą stracił. Pertanto sulla terra gli uomini saranno sempre esposti alle sofferenze e alla morte, alla corruzione e al peccato. Na ziemi zawsze ludzie będą, póki ziemia będzie istnieć, będą wystawieni na cierpienie, na śmierć, na zepsucie i na grzech. Conviene tuttavia non dimenticare che questa lotta contro il male da parte di Cristo Re. Ważne sobie to uświadomić, że ta batalia, to walczenie przeciwko złu po stronie Chrystusa Króla è combattuta in stretta relazione con il suo sacerdozio. Jest walką w zjednoczeniu i w relacji z jego kapłaństwem. Perché è santificando le anime e unendole a lui che egli le strappa il peccato. Uświęcając dusze, uświęcając ludzi, którzy jednoczą się z nim, on ich wyrywa z sideł złego, zdobywa ich za każdym razem dla swojego królestwa. E le conquista e riconquista ogni volta per il suo regno. I każdego ciągle ich zdobywa na nowo poprzez eucharystyczne ofiary dla swojego królestwa. Da qui la necessità assoluta del sacrificio eucaristico e della confessione. Dlatego tu jest bardzo ważne w tej walce uczestnictwo, to znaczy w sakramentach, tutaj w sakramencie eucharystycznej mszy świętej, a co się wiąże z tym, z komunią, znaczy ze spowiedzią. Come abbiamo già detto prima, non dobbiamo dimenticare i due aspetti della sua autorità. Nie możemy w tym przypadku tutaj zapominać o dwóch aspektach jego autorytetowi. L'aspetto negativo della sua lotta contro il peccato e contro le potenze del male. Aspekt negatywny przeciwko tej walce, przeciwko grzechowi i przeciwko siłom złego. Che appartiene al diritto dovere del re di difendere i suoi sudditi. A jemu należy obowiązek, a do niego należy obowiązek, żeby bronić swoich poddanych. L'aspetto impositivo, che consiste nell'unire le anime a Dio. Aspekt pozytywny, który zawiera ten aspekt, żeby zjednoczyć duszę w Bogu, che deriva dal suo sacerdozio, który ma źródło swoim w jego kapłaństwie, cioè il libero arbitrio grazioso del re.
On jest wolnym w łasce królem, che decide di elevare in dignità i suoi sudditi. Który może zdecydować, żeby wynieść do godności każdego ze swoich poddanych. Il regno spirituale comprende il diritto di intervenire negli affari temporali, la santa ingerenza. Królestwo duchowe zawiera prawo interwencji w sprawach czasowych. Non v'è differenza, scrive Pio XI, sempre nella Quas Primas, fra gli individui e il consorzio domestico e civile, poiché gli uomini uniti in società non sono meno sotto la potestà di Cristo di quanto lo siano gli uomini singoli. È Lui solo la fonte della salute privata e pubblica. Né in alcun altro vi è salute, se non sotto il cielo, altro nome è stato dato agli uomini mediante il quale abbiamo da essere salvati. Atti 4:12. È Lui solo l'autore della prosperità e della vera felicità, sia per i singoli sia per gli stati, poiché il benessere della società non ha origine diversa da quella dell'uomo. La società, non essendo altro che una concorde moltitudine di uomini. Tak jak mówi na nowo, jak pisze Pius XI w swojej encyklice, i nie ma tu żadnej różnicy między jednostkami, rodzinami czy państwami, ponieważ ludzie złączeni w społeczeństwie niemniej podlegają władzy Chrystusa jak jednostki. Zaiste On jest źródłem zbawienia dla pojedynczych ludzi, jak i dla ogółu. I nie masz tu żadnej różnicy i nie masz tu w żadnym innym zbawienia, jak tylko w Nim. Albowiem nie jest pod niebem dane i ludziom inne imię, w którym mogliby być zbawieni. On sam jest sprawcą pomyślności, prawdziwej szczęśliwości, tak dla pojedynczych obywateli, jak i państwa. Nie skądinąd bowiem szczęście dla państwa pochodzi, skądinąd dla człowieka, ponieważ państwo to nic innego, jak zgodny zespół ludzi. Nostro Signore, come abbiamo detto, venne qua giù per restaurare nell'uomo la vita divina della grazia. Nasz Pan Jezus, tak jak powiedzieliśmy to wcześniej, przychodzi tutaj, żeby odnowić w człowieku życie Boże, w łasce, w życie nadprzyrodzone, żeby poddać go, żeby go oderwać z poddania złemu grzechowi i włączyć w tą misję zbawczą. Ma dopo essere stati elevati alla vita soprannaturale, dobbiamo vivere la nostra vita umana in questo mondo. Perciò sono necessarie delle regole e in particolare uomini che governino l'umana società. Dlatego po tym wszystkim, po tym, że zostaliśmy wyniesieni na wyżyny ponad nadprzyrodzone, musimy żyć w naszym życiu ludzkim na tym świecie. Dlatego bardzo potrzebne są reguły. I w szczególny sposób dla ludzi, którzy rządzą naszymi społeczeństwami, nasze życie naturalne musi być zorganizowane i zorientowane na życie nadprzyrodzone. Musi mieć zawsze odnośnik. Nasze życie na ziemi ma być zawsze w odniesieniu do życia nadprzyrodzonego. La nostra vita naturale deve essere subordinata alla vita soprannaturale. Spoglądając na to w tym kierunku nadprzyrodzonym, to życie, wdrażanie tego życia nadprzyrodzonego w życiu codziennym nie spowalnia naszego rozwoju, nie spowalnia rozwoju naszych społeczności, tak jak to dzisiaj jest przedstawiane i mówione,
ale nawet przeciwnie, to pomaga właśnie w rozwoju naszych społeczeństw, naszych rodzin, ta realność nadprzyrodzona, którą się zdobywa bezpośrednio. E questo non rallenta lo sviluppo della società, ma al contrario, tenendo fisso lo sguardo sulle realtà soprannaturali, vi contribuisce indirettamente, considerando il tempo di permanenza dell'umana società non definitivo, ma transitorio. Musimy w tym przypadku jest bardzo ważne, żeby nie zatrzymywać się tylko na tym, ale mieć zawsze przed oczami i w świadomości, że życie na tym ziemi, na tym świecie, na tej ziemi nie jest naszym jedynym celem, ale jest czymś, co przemija, że poprzez to mamy dojść do życia wiecznego. La grazia, cioè l'atto con cui Cristo nostro Signore ci comunica la sua stessa vita divina, da a tutti i nostri atti una nuova dignità. Łaska Boża, to co Chrystus nam oznajmia, to czego nas uczy poprzez swoje życie ziemskie i boskie, w każdym aspekcie naszego życia daje nam nowego, nowa... Nowe doświadczenie i podnosi nas na wyżyny niebios w tym swoim Bożym dziele. Kiedy pracujemy dla tej rzeczywistości codziennej, jesteśmy zorientowani na Pana Boga, pracujemy dla zbawienia, dla powszechnego, dla zbawienia dusz. Innalzandoli a livello stesso di opera di Dio, Opus Dei. Quando lavoriamo nella realtà quotidiana, orientandole a Dio, noi lavoriamo per la nostra salvezza. Le condizioni che la nostra vita terrena ci impone possono diventare offerta gradita e di tutto il nostro essere e del nostro operare, perché il Cristo aumenti in noi e noi diminuiamo, come ci insegna San Giovanni Battista. Illum oportet crescere, me autem minui. Te kondycje naszego życia ziemskiego mogą być wykorzystane jako ofiara, którą Pan Bóg przyjmuje z nas samych dla właśnie wzrostu, dla tej pracy apostolskiej, dlatego dla Chrystusa i dlatego Chrystus w nas pomnaża, a nie zmniejsza te dary, tak jak o tym mówi, przypomina święty Jan Chrzciciel. L'ordine temporale delle cose, assieme a coloro che hanno l'incarico di mantenerlo, soggiace nei principi all'ordine soprannaturale voluto da Dio. Tak jak mówi święty Jan Chrzciciel, że kiedy ja się umniejszam, wzrasta Królestwo Bożego, a tym samym wzrastam. In qualche modo nella gerarchia ecclesiastica che ne è garante. Porządek ziemski, rzeczy. Wskazuje nam na tą płaszczyznę materialną, ale my właśnie wykorzystując wszystko to, co materialne, możemy to wykorzystać właśnie do ewangelizowania, do wskazywania na rzeczy ponadnaturalne, to znaczy ukierunkowywać je w służbie dla Pana Boga. I to możemy też zaobserwować powinno to tak prowadzić na przykład w hierarchii Kościoła, która ma tutaj za cel właśnie prowadzić ludzi do Boga. In ognuna delle due sfere l'autorità è esercitata nel proprio campo in maniera distinta ma non separata. Autorytatywność tutaj, tak, w tym przypadku hierarchii, która jest wykonywana
na tym polu w szczególny sposób, rozróżnia tych, którzy działają, ale nie oddziela, bo każdy ma swoje zadanie w Kościele. Ma siccome ciò che è temporale è subordinato a ciò che è spirituale, e il fine soprannaturale dell'uomo è quello che precede e domina su tutti gli altri, ne consegue che il rappresentante dell'ordine soprannaturale ha il diritto dovere naturale di ricordare o intervenire nei principi che riguardano le cose temporali. Wszystko to, co ziemskie, czasowe, powinno być poddane a temu, co jest duchowe, co jest nadprzyrodzone. Także człowiek, wszystko to, co robi, to, nad czym dominuje, powinien poddawać Panu Bogu do tego właśnie w tym życiu duchowym, tym życiu nadprzyrodzonym, to powinno być wszystko w odniesieniu tego, do tego porządku. Un diritto, tuttavia, che deve essere misurato dall'utilità che richiede la conservazione e lo sviluppo della vita divina, della grazia nelle anime. To jest prawo, które daje tą miarę użyteczności wszystkiego tego, co materialne, wszystkiego tego, co rozwija ten dzisiejszy świat, które powinno być zawsze ukierunkowane na to, co boskie, na łaskę Pana Boga dla wzrostu dusz. La regalità sociale di Cristo, pertanto, comprende il potere di intervenire sugli affari umani. Królestwo socjalne Jezusa Chrystusa, Królestwo powszechne Jezusa Chrystusa zawiera tą władzę działania w decyzjach podejmowanych przez ludzi, które możemy zaobserwować w Ewangeliach, kiedy Pan nasz Jezus Chrystus używa tej władzy, na przykład wyrzuca tych, którzy sprzedają w świątyni jerozolimskiej, ale z drugiej strony akceptuje płacenie podatków dla Cezara, tej władzy świeckiej. E di fatto lo vediamo nel Vangelo quando Gesù fa uso di questo potere. Ad esempio, egli caccia dal tempio i mercanti, ma accetta di pagare la tassa per lui e per Pietro a Cesare. È evidente che tale autorità di intervenire negli affari temporali non conferisce a Cristo una nuova dignità, ma fa già parte della sua regalità. To wszystko, to działanie Jezusa Chrystusa jest częścią właśnie Jego królowania. Infatti non si tratta qui di comandare o legiferare in vista di condurre la società umana verso l'ottenimento del bene comune. Tutaj nie rozróżnia się tego rządzenia i od ustanawiania czy respektowania prawa we społeczeństwach, żeby zdobyć dobro wspólne, które ma być, które też ma pokrywać się z tym dobrem, z tym rządzeniem cywilnym, a też ma się nie przeciwstawiać i żeby nie przeciwstawiać i nie zwalniać tego progresu, wzrostu nadprzyrodzonego w tym porządku powszechnym. Che dovere del potere civile, ma di opporsi a tutto ciò che potrebbe rallentare il progresso soprannaturale
e l'ordine sociale relativo. Władza ziemska Chrystusa. Tutaj rozumiemy przez to naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego interwencję w działaniu ziemskim na rzecz Jego mistycznego ciała. La partecipazione della Chiesa, quindi, alla regalità spirituale di Cristo. La missione della Chiesa cattolica è di trasmettere la vita divina alle anime. La Chiesa non ha ricevuto dal suo Signore una regalità anzitutto temporale, ma anzitutto una regalità spirituale. Uczestnictwo Kościoła w królowaniu Chrystusa, w tym królowaniu duchowym, królowaniu dusz, misyjność Kościoła katolickiego przekazuje i uczy nas tego życia Bożego w duszach. Kościół otrzymał od swojego Pana to królowanie, w szczególny sposób ziemskie, ale nie tylko, szczególnie to ziemskie, ale w szczególny sposób właśnie to królowanie duchowe nad swoimi członkami. Partecipazione alla regalità di nostro Signore, cioè il già e non ancora del Regno dei Cieli, non può essere messo in atto ed essere efficace senza un intermediario visibile, capace di dare alle anime la direzione necessaria per la salvezza e il conseguimento della vita divina nel Regno dei Cieli. Uczestnictwo w tym królowaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa jest tym odbiciem się w Królestwie Jego niebieskim. Questa missione e i principi sono stati affidati esclusivamente alla Chiesa Cattolica. Il Papa e i Vescovi successori degli Apostoli e del Primato Petrino sono i rappresentanti di Cristo, gli ambasciatori della sua regalità spirituale. W hierarchii Kościoła tutaj przejawia się właśnie to działanie i rządzenie Jezusa Chrystusa za pośrednictwem papieża, biskupów, którzy są następcami apostołów, prymat Piotrowy, który jest reprezentowany, który reprezentuje Jezusa Chrystusa, papież, który jest zastępcą Chrystusa na ziemi, który jest Jego ambasadorem. Essi hanno il dovere naturale di insegnare e mostrare il Cristo. Oni mają obowiązek naturalny, nauczać i ukazywać Chrystusa takim, jakim On jest. Il modo per raggiungere il Cristo, corpo mistico. Żeby ludzie mogli dojść do Chrystusa, poznać Go i przyjąć, takim, jakim jest. E quindi raggiungere la stessa vita divina che ogni uomo deve seguire. A w ten sposób dojść do życia wiecznego. Każdy człowiek właśnie jest zaproszony, żeby pójść. Ma anche il dovere di confrontare le leggi degli uomini alla luce del diritto naturale e del Vangelo, affinché questa vita non sia vana. Każdy człowiek ma obowiązek, jest zaproszony, żeby pójść za Chrystusem. Kościół ma obowiązek konfrontowania i ukazywania prawa Bożego, ukazywania tej drogi w świetle, którym jest Bóg, ukazywać prawo Boże, które jest tutaj, idzie razem z prawem naturalnym, ukazywać naukę Ewangelii dopóki będzie istniało życie na ziemi. Spetta quindi alla gerarchia mettere in opera tutti i mezzi affidati alla Chiesa da nostro Signore per lo sviluppo della vita divina. Dlatego
od nich zależy, dołożyć wszelkich starań w Kościele naszego Pana Jezusa Chrystusa, żeby rozwinęła się to życie nadprzyrodzone, życie Boże. Fissare le sanzioni per tutti gli assalti che mettono in pericolo gli interessi di questa vita soprannaturale. Podkreślanie tych sankcji, przez które nieprzyjaciele mogą podłożyć niebezpieczeństwo przeciwko interesowi tego życia. Mettere in opera i mezzi per lottare contro le potenze del male, seguendo l'esempio di Gesù. Dołożyć wszelkich starań, żeby walczyć przeciwko siłom zła, krocząc i naśladując Jezusa Chrystusa. Dobbiamo distinguere con cura la partecipazione della Chiesa al sacerdozio di Cristo e la sua partecipazione alla sua regalità. Musimy rozróżnić w szczególny sposób działania i uczestnictwo Kościoła w kapłaństwie Chrystusowym i jego uczestnictwo w jego królowaniu. Dobbiamo l'influsso interiore della grazia, scrive San Tommaso, viene solo da Cristo, la cui umanità ha il potere di giustificare, essendo congiunta alla divinità. Ten przypływ wewnętrzny łaski, tak jak mówi święty Tomasz z Akwinu w Sumie Teologicznej, przychodzi od Chrystusa. Invece l'influsso sulle membra della Chiesa per mezzo del governo esteriore può essere attribuito ad altri. A ten przypływ na członki Kościoła, jeżeli chodzi o rządzenie w Kościele, mogą przychodzić też od innych, od kogoś innego. Questi altri sono i capi della Chiesa. Sì, sono capi in quanto fanno le veci di Cristo. Ci, którzy rządzą Kościołem, są do tego momentu głowami Kościoła, dopóki wykonują władzę i głoszą naukę Chrystusa. Jeżeli tej nauki by nie głosili, wtedy przestają być głową Kościoła. Come dice San Paolo, quello che ho perdonato l'ho fatto per voi nella persona di Cristo. Tak jak mówi święty Paweł, to co przebaczyłem, zrobiłem dla was w osobie Chrystusa. In altre parole, quando la Chiesa governa in nome di Cristo, anche se subordinata al suo fondatore, lo fa veramente in causa propria e principale del governo. Kiedy Kościół działa, rządzi w imię Chrystusa, jest fundamentalne prawo i przysparza szczególnych łask tym, którzy rządzą. Così la Chiesa in quanto sposa di Cristo è vera sovrana delle anime. Kościół jest oblubienicą Chrystusa, jest prawdziwym odbiciem jego królestwa w duszach, w prawie i w jej autorytecie. Arriviamo dunque al programma liberale, la detronizzazione di Cristo Re. W dzisiejszym świecie możemy zaobserwować w tym programie liberalnym swoistą detronizację Chrystusa Króla. Abbiamo visto in precedenza che la regalità spirituale di Cristo comprende il diritto di intervenire negli affari temporali per la vita delle anime. Widzieliśmy, że w przeszłości, że Królestwo Chrystusa to duchowe,
zawiera też prawo interwencji w działaniu nie tylko tym Bożym, ale też tym ziemskim, czasowym w życiu poszczególnych dusz. Incaricata da nostro Signore di continuare la sua missione qui sulla terra, la Chiesa, benché senza potere diretto negli affari temporali, ha tuttavia per la sua partecipazione alla regalità di Cristo il diritto di intervenire in questi affari temporali. Misyjność Kościoła Świętego na ziemi bez tej władzy rządzenia Kościoła byłaby nieużyteczna. Kościół nabywa tą władzę właśnie u Chrystusa. Chrystus, który daje to uczestnictwo Kościołowi w jego królewskiej godności. Qui si trova l'origine divina di ciò che chiamiamo abitualmente il potere indiretto del Papa. I tutaj możemy to zaobserwować właśnie w działaniu, w władzy bezpośredniej papieża. Ora il programma del laicismo condannato da grandi pontefici si può distinguere in due punti. Primo punto. Pierwszy punkt, który można rozróżnić tutaj w tym całym zlaicyzowanym świecie, który został skazany poprzez wielu papieży, można rozróżnić na dwa punkty. Primo punto, escludere Cristo Re dalle nazioni, cioè la falsa idea della laicità dello Stato o il crimine fondamentale. Pierwszy punkt, który jest niestety realizowany, wykluczyć Jezusa Chrystusa ze swojego królestwa, to znaczy z królowania nad narodami. I to jest ta fałszywa idea laicka państw, która jawi się wielkim, jest kryminalna. Questa tesi, dice San Pio X sulla laicità dello Stato nella Vementer Nos, è la negazione molto chiara dell'ordine soprannaturale. Pius X mówi, że ta teza, która neguje królowanie Jezusa Chrystusa i jego działanie sopranaturalne, jest rewolucjonaria. Essa rivoluziona ugualmente l'ordine molto saggio stabilito da Dio nel mondo, ordine che esige un'armoniosa concordia tra la società civile e la società religiosa. Queste due società hanno in effetti gli stessi soggetti, visto che ognuna di esse esercita nel proprio campo la sua autorità su di essi. La laicità dello Stato infligge gravissimi danni alla società civile stessa, perché non può né prosperare né durare a lungo, quando non si crea un posto alla religione. Laicyzacja świata poszczególnych państw, w ogóle państw, tutaj jak wspomina i podkreśla to już Pius X, ten rozdział państwa od tego wszystkiego, co Boże, to co naucza Kościół, prowadzi do takiego rozdwojenia, do takiej schizofrenii swoistej właśnie w życiu poszczególnych społeczeństw. Secondo punto, eliminare il sacrificio nella Santa Messa. Drugim punktem postawionym przez tych właśnie modernistów jest wyeliminowanie ofiary mszy świętej. E ci riferiamo alla teologia cattolica espressa nel Messale Tridentino. I tutaj oczywiście mamy na myśli teologię katolicką, która jest podkreślana, która ma swoje źródło w mszale trydenckim. La laicizzazione della Chiesa e quindi della società porta alla lunga alla laicizzazione del clero, alla scomparsa del sacrificio incruento di Cristo sugli altari. Laicyzacja Kościoła zaczęła się od laicyzacji, od bardzo długiej laicyzacji świata i tutaj w tym przypadku zaczyna się od kleru, a w szczególny sposób od laicyzacji
ofiary mszy świętej naszego Pana Jezusa Chrystusa na ołtarzach świata. Che atto di adorazione, di ringraziamento, di propiziazione e supplica per far spazio all'idea di una umanità redenta a priori. Odrzuca się adorację, podziękowanie, prośby o przebaczenie i robi się miejsce nowym ideom, takim czysto ludzkim, jakby zbawienie zależało od człowieka samego w sobie. Non si trova più nella nuova liturgia, afferma Monsignor Marcel Lefebvre, l'affermazione di questa regalità di nostro Signore Gesù Cristo. Nie ma w nowej liturgii, jak to podkreśla Jego Ekscelencja Monsignor Marcel Lefebvre, afirmacji królowania naszego Pana Jezusa Chrystusa w nowej liturgii. Che era presente nella liturgia tradizionale, który był zawsze obecny i jest obecny w liturgii tradycjonalnej, che portava con sé tutte le conseguenze, cioè che nostro Signore deve essere re e centro di tutti i cuori, które w starej liturgii nosi wszystkie konsekwencje tego królowania Jezusa Chrystusa, który ma być królem i centrum wszystkich i wszystkich serc. Che dobbiamo essere uniti al suo corpo mistico per essere salvati. Musimy być zjednoczeni z jego korpem mistycznym jako warunek, żeby być zbawionymi. Non si trova più questa adesione a nostro Signore per mezzo della sua croce. Nie ma już tej jedności naszego Pana Jezusa Chrystusa, który zbawia nas przez swój krzyż. Per mezzo della vittima che è offerta. Za pośrednictwem tej ofiary, za pośrednictwem Jego, który się składa w ofierze. Ciò porta all'indifferenza in materia di religione. To wszystko dzisiaj doprowadza do takiego obojętności w materii religijnej. Con la sostituzione quale base dottrinale con gli pseudo diritti dell'uomo, la dignità umana mal compresa, condannata da San Pio X. To wszystko zostało już kiedyś potępione przez świętego papieża Piusa X, człowieka, który walczy o swoje prawa. Ciò contribuisce all'avanzamento dell'ateismo nella società e dunque alla lotta contro nostro Signore Gesù Cristo, contro l'estensione del suo regno. Batalia przeciwko Jezusowi Chrystusowi, przeciwko Jego działaniu, przeciwko rozwojowi Jego królestwa wśród narodów. Nella misura in cui non si ha più la nozione della regalità di nostro Signore Gesù Cristo, non si ha più il senso dell'obbedienza ai Suoi comandamenti e alla Sua volontà. Jeżeli odrzucimy Jezusa Chrystusa jako króla, nie ma już, wtedy nie ma sensu Jego posłuszeństwo, nie mają sensu Jego przykazania i nie ma sensu też respektowanie Jego woli. Quali risposte opporre al laicismo antireligioso e immanente, peste dell'età moderna, al pensiero liquido o debole che si è annidato nella Chiesa e nella società civile? Jakie odpowiedzi daje na te działania antyreligijne, na tą zarazę modernizmu, który jest taki ciekły, który wlał się do Kościoła, do naszych społeczeństw cywilnych, che nega l'impero di Cristo su tutte le genti, che który neguje imperium Chrystusa nad wszystkimi ludźmi, neguje w Kościele nauczanie Chrystusa o prawdzie, che nega alla Chiesa di insegnare la verità. Która neguje Kościołowi
nauczania prawdy. Di concorrere a vigilare nei principi che sottostanno alle leggi civili. I zamian proponuje promowanie praw cywilnych dla dobra ogółu. La peste dell'età della nostra età è il cosiddetto laicismo. Così si esprime il Romano Pontefice Pio XI. Zarazą dzisiejszych naszych czasów, jak to mówił już w swoich czasach Pius X, jest laicyzm, laicyzacja. Con i suoi errori, i suoi empi incentivi, e voi sapete, o venerabili fratelli, che tale impietà non maturò in un sol giorno, ma da gran tempo covava nelle viscere della società. Te wszystkie problemy, one nie powstały, jak mówi Pius X, w jeden dzień, ale rozwijały się powoli, powoli w naszych społeczeństwach. Infatti si cominciò a negare l'impero di Cristo. Najpierw zaczęto negować imperium Jezusa Chrystusa i działanie Jego królewskie nad ludami. Si negò alla Chiesa il diritto di amministrare. Później neguje się Kościołowi prawo rządzeniem duszami. Di fare leggi, di governare i popoli per condurli all'eterna felicità. Danie praw, rządzenie ludami, żeby prowadzić ich do wiecznej szczęśliwości. Per il liberale la legge limita la libertà e gli impone una costrizione prima morale e poi fisica. Żeby uwolnić prawo, dać jej wolność taką liberalną i nałożyć, zmusić do konstruowania nowego społeczeństwa według myśli liberalnych, które mają zniszczyć wszystko to, co Boże, to, co godne w człowieku. Secondo il pensiero liberale, le proibizioni vanno contro la dignità umana e la coscienza, che costituisce la legge suprema. Il liberale confonde la libertà con la licenza di fare qualche cosa. È solo Gesù Cristo la legge vivente, essendo il Verbo di Dio, dobbiamo ribadire. Gesù Cristo è jedyny, który ma władzę żywą, bo jest odwiecznym słowem Boga. A mio modesto avviso sono due i mezzi che si possono adottare per contrastare il laicismo già condannato dal Papa Pio XI. Są dwa punkty, które mówią i które można zaadoptować, żeby kontrastować laicyzm, który został potępiony też przez Piusa XI. Riprendere il ragionamento sull'essere, la filosofia dell'essere, la metafisica. Trzeba odkryć filozofię bytu i z metafizyki. Drugi punkt. Secondo, in particolare riprendere la limpida dottrina di San Tommaso. A drugi, w drugim punkcie trzeba na nowo odkryć i wziąć czystą naukę świętego Tomasza z Akwinu. Comprendiamo bene che l'una è l'applicazione dell'altra. Można zrozumieć w ten sposób, że ta pierwsza jest, jedna jest w służbie dla drugiej. Non c'è vera, sana e certa teologia se non vi è alla base un sano e reale ragionamento, poiché l'uomo assai facilmente, tanto più perché vive in stato di natura decaduta, scrive Monsignor Mario Oliveri, vescovo di Albenga Imperia, permette che la sua ragione divida la verità.
lascia che essa si formi a ciò che appare senza raggiungere ciò che è. Człowiek bardzo łatwo wiele razy przechodzi różne stany upadków w swoim życiu, tak jak pisze też o tym i mówi biskup Mario Oliveri, biskup Albengi. Daje do zrozumienia i do zauważenia prawdy, pozostawia wolność w tym, a w potwierdzeniu wszystkiego, co jawi się do zaakceptowania, używając rozumu, to co jest, żeby zobaczyć, jaka jest sytuacja. In altre parole possiamo dire che il buon ragionamento si basa sull'adesione dell'intelletto alla realtà della cosa stessa, adeguatio rei et intellectus. W innych słowach można powiedzieć, że to jest dobre działanie, które bazuje się na intelekcie i na intelekcie, który konfrontuje się z sytuacją realną rzeczy. Non è il soggetto nella sua conoscenza né il suo amore, scrive Monsignor Lefebvre, che la filosofia di sempre, in particolare la metafisica, prende per oggetto, ma è l'essere stesso delle cose, ciò che è. In effetti l'essere, non le sue leggi o i suoi principi, ma la nostra più spontanea conoscenza delle cose. Tak jak mówi, jak pisze Monsignor, jego biskup Monsignor Lefebvre, filozofia od zawsze, w szczególności metafizyka, bierze pod uwagę byt, rzeczywistość istnienia rzeczy, które są, z jego prawami i początkami. Prowadzi do zrozumienia, do poznania, do całkowitego poznania. Nel nostro tempo si deve constatare con infinita amarezza e disapprovazione che questo modo di ragionare è stato abbandonato dentro e fuori la Chiesa. W tym myśleniu tych czasów trzeba kontrastować w szczególny sposób wszystko to, co złe, to, co nie idzie w parze z tym, co zostało objawione w Kościele poprzez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Fuori dalla Chiesa, con leggi civili e contrarie al buon senso e alla natura. Poza Kościołem, według praw cywilnych, które nie zgadzają się z naturą i nie zgadzają się z dobrym sensem, a tym samym są przeciwne prawom Bożym. All'interno della Chiesa lo vediamo con atteggiamenti, pensieri e parole che prescindono dal dato rivelato. Considerano il linguaggio dogmatico qualcosa di superato e sacrificano la verità ad un dialogo sempre più fumoso, superficiale, lontano dalle cose soprannaturali, sempre più proteso ad un regno mondano che celeste, mascherato sotto il termine carità o filantropia. Wszystko jest w jakiś sposób rozmywane w dzisiejszym świecie i sprowadzane do jakiejś pomocy
filantropijnej, która jest pomocą samej w sobie, nie ze względu na Pana Jezusa, ale ze względu na samą pomoc w sobie. A partire dalle grandi manifestazioni scoppiate negli anni 60 del secolo XX, si è giunti a privare la Chiesa anche nell'assise conciliare del suo carattere più vero, più consono alla sua natura, più consono a ciò che un concilio ecumenico ha sempre trattato nella storia, e cioè l'insegnamento a partire dal dogma. Pod koniec lat 60. Dochodzą w Kościele przemiany, które przemiany soborowe, które mają charakter naturalny i w jakiś sposób te przemiany nie potwierdzają tego, co było w historii przekazywane i nauczane poprzez dogmaty. Il vocabolo dogma, scrive Monsignor Olivieri, dice immediato riferimento alla verità. È dogmatico un linguaggio che dice la verità, che annuncia e trasmette verità. È il linguaggio che esprime ciò che l'intelletto raggiunge quando ottiene il ciò che è di una cosa. Według słownika dogmat, tłumaczy Monsignor Olivieri, znaczy bezpośrednie odniesienie do prawdy. Słowo dogmat, to inaczej, innymi słowami można powiedzieć, bezpośrednie odniesienie do prawdy, że taka jest prawda. Dogmat to znaczy coś, co objawia w tym języku prawdę. Prawdę, która została ogłoszona, która została przekazana podana do tego, żeby ją przyjąć i uwierzyć. L'intelletto umano non aderisce se non a ciò che esso stesso raggiunge per virtù propria, o se non quando ha la certezza che ciò che gli è proprio dal di fuori viene da Dio. È rivelazione di Dio, è parola di Dio. Ecco perché la Chiesa, quando vuole veramente e pienamente dire la verità di Dio, deve avvalersi di un linguaggio adeguato, deve, senza alcun'ombra di possibile dubbio, far comprendere che parla a nome di Dio e che parla di ciò che fa parte della divina rivelazione o di ciò che con essa è strettamente ed inscindibilmente collegato. Deve mostrare inequivocabilmente che essa vuole determinare l'assenso dell'intelletto, di modo che l'intelletto non sia più libero di dare il suo assenso ad altro, ad altra verità, che non sarebbe la verità stessa. Dogmat, tak jak to było wspomniane na początku, nakierowuje nas na prawdę, na to, co Pan Bóg objawia w swoim nauczaniu, objawianie siebie, po to, żeby właśnie bardziej Go poznać, żeby bardziej się do Niego przybliżyć, żeby bardziej Go ukochać, żeby zrozumieć tą zależność między człowiekiem a Bogiem, kim jest Słowo, które staje się ciałem w tym języku ludzkim, które objawia się też, Bóg objawia się jako ten, który jest drogą, prawdą i życiem, bez którego człowiek staje się bezsensowne istnienie poszczególnego człowieka, poszczególnej jednostki. Ma veniamo per finire al secondo punto, riprendere la dottrina, la sana teologia di San Tommaso. W drugim punkcie jest przekazana doktryna, o której chcemy powiedzieć, świętego i teologia świętego Tomasza z Akwinu. Oltre alla saggezza naturale, al buon ragionamento oggettivo che costituisce la filosofia perenne, chi vuole combattere filosofie e modi di vivere dannosi per l'anima dovrà conoscere in particolare la teologia di San Tommaso, che la Chiesa ha sempre raccomandato, e in particolare la Summa Theologiae di San Tommaso d'Aquino.
żeby w jakiś sposób przeciwdziałać wszystkiemu, co złe na świecie i nie tylko na świecie, ale też w Kościele, trzeba powrócić do dzieła świętego Tomasza z Akwinu, Sumy Teologicznej, który dotyka i w szczególny sposób i ukazuje wszelkie błędy, które dotykały Kościół na przestrzeni wieków i jakże jest bardzo aktualna też w dzisiejszych czasach. Dlatego trzeba na nowo odkryć, powrócić do teologii świętego Tomasza. Che i padri del Concilio di Trento vollero, come scrive Leone XIII nell'enciclica Eterni Patris del 4 agosto 1879, che fosse portata al centro della Santa Assemblea, con libro delle Divine Scritture e decreti dei Pontefici Supremi, sull'altare stesso, aperta perché si potesse attingervi consigli, ragioni, oracoli. Tak jak ojcowie Wielkiego Soboru Trydenckiego przyjęli i wstawili sobie w centrum nauczanie i wzięli sobie bardzo na poważnie świętego Tomasza z Akwinu i na tym opierali się na swoich sesjach soborowych. È evidente in questo atto la ferma volontà del Concilio di Trento di dissipare le prime nubi del pensiero anticristiano. Już wtedy, 500 lat temu, pojawiły się na soborze trydenckim pierwsze chmury antychrześcijańskie. Chi meglio di San Tommaso d'Aquino ha mostrato che l'ordine sovrannaturale comprende e oltrepassa infinitamente i limiti e le esigenze stesse dell'ordine naturale. Porządek nadprzyrodzony musi zawsze działać i być ponad tym porządkiem naturalnym, tym ludzkim, ziemskim. Egli ci mostra come nostro Signore con il suo sacrificio redentore con l'applicazione dei suoi meriti abbia non solo redento ma anche elevato la natura di coloro che ha riscattato tramite la grazia santificante, il battesimo e gli altri sacramenti. Ukazuje jak Jezus Chrystus działa poprzez swoją ofiarę krzyżową, zbawczą na świat, na człowieka. I jakie z tego można wyciągnąć dla poszczególnej jednostki dobro, uświęcenie. I w szczególny sposób tutaj podkreśla i ukazuje to uczestnictwo za przyczyną sakramentu Chrztu Świętego i uczestnictwo w życiu Kościoła i w sakramentach. E conoscendo bene questa teologia che accresciamo in noi lo spirito della fede. Jeżeli zrozumiemy i poznamy na nowo, odkryjemy tą teologię świętego Tomasza z Akwinu, będziemy wzrastać w duchu i w prawdzie. E allora, carissimi, sursum corda, il trionfo sarà nostro. Dlatego, moi drodzy, powinno stać się mottem naszego życia słowa sursum corda, żeby zatriumfował w naszym życiu, w naszych sercach Chrystus Król. Mi piace concludere con un brano del Papa Pio XII. Chciałbym tutaj zakończyć cytując fragment wypowiedzi wielkiego papieża Piusa XII. Che ci spinge a combattere e ci fa intravedere il trionfo finale. Który nam pokazuje, że walka wytrwała prowadzi do końcowego triumfu. Non lamento dunque, ma azione è il precetto dell'ora. Nie lamentować, ale pracować. Non lamento su ciò che è stato o che fu, ma ricostruzione di ciò che sorgerà e deve sorgere a bene della società. Nie lamentować i nie płakać nad tym, co było, ale odbudowywać
wszystko na nowo dla chwały Jezusa Chrystusa i dla wzrostu naszych społeczeństw jako Jemu poddanych. Per vasi di un entusiasmo di crociati, ai migliori e più eletti membri della cristianità spetta rimettere nello spirito di verità, di giustizia e d'amore al grido di Dio lo vuole, Deus vult. Allora, pełni tego entuzjazmu, który podnosił i zapalał do walki w wyprawach krzyżowych, żebyśmy mogli walczyć dla chrześcijaństwa, bronić prawdy, prawa, miłości Bożej i wyznawać, krzycząc, że Bóg tego od nas chce, byśmy walczyli przy Nim i dla Niego. Pronti a servire Cristo Re e la sua Chiesa e a sacrificarsi come dei veri crociati. Żebyśmy byli zawsze gotowi służyć, ofiarować się, poświęcać Jemu, tak jak w przeszłości w wyprawach krzyżowych. Messaggio al mondo intero del 24 dicembre 1942. To przemówienie, ten fragment przemówienia, który był cytowany, jest przemówieniem Piusa XII dla świata z 24 grudnia 1942 roku. Grazie della vostra pazienza e coraggio.